Księga Joba, rozdział drugi. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami, od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niej jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swej miejscowości: Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Nama. Umówili się pospołu, aby pójść wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki.